Burze są, burze, proszę Państwa, straszne burze. Był to ostatni mecz drugiej rundy turnieju, który rozgrywany jest w Bułgarii we Włoszech. Zagraliśmy jak prawdziwa drużyna, mówił po meczu przyjmujący naszej drużyny Artur Szarpuk. Walczyliśmy, wiedzieliśmy o co walczymy, myślę, że było to widać i udało się wygrać. Myślę, że ten awans mogliśmy zapewnić sobie dużo wcześniej, bez tych zbędnych różnych przygód. Jesteśmy wszyscy, no i teraz to wszystko, co się wydarzyło w drugiej rundzie, myślę, że traci jakieś znaczenie. W trzeciej rundzie Polacy, którzy bronią tytułu, Serbowie, a także Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi i Rosjanie rywalizować będą w Turynie. Losowanie grup dziś przed południem. A dziś o 11:00 Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy pozew Platformy Obywatelskiej złożony przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w trybie wyborczym. Wcześniej sąd ten, po zapoznaniu się z wnioskiem, stwierdził, że nie podlega on rozpoznaniu w tym trybie, bowiem Mateusz Morawiecki nie jest uczestnikiem kampanii wyborczej. BO złożyła zażalenie na tę decyzję, które w piątek zostało rozpatrzone na korzyść tej partii. Pozew Platformy dotyczył słów, które Mateusz Morawiecki wypowiedział podczas ubiegłotygodniowego spotkania z mieszkańcami Świebodzina. Zarzucił on wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii w czasie jej rządów nie budowano dróg i mostów. Prezydent Andrzej Duda z małżonką przylecieli do Nowego Jorku. Podczas trzydniowej wizyty w USA prezydent m.in. będzie uczestniczył w debacie generalnej 73. sesji zgromadzenia ONZ. Wizyta ma również wymiar gospodarczy. Szczegóły nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkowski. Głównym punktem wizyty Andrzeja Dudy w Nowym Jorku będzie udział w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polski prezydent przedstawi wizję wspólnych działań społeczności międzynarodowej opartej na suwerenności państw. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiada, że Andrzej Duda przeciwstawi go tak zwanemu multilateralizmowi negatywnemu, który, jak mówi, opiera się na dążeniu przez niektóre kraje do decydowania o losie innych. Jako jedno z miejsc, gdzie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, prezydent Duda wskaże Europę. Przy okazji 73. sesji ONZ prezydent weźmie udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia pod przewodnictwem Donalda Trumpa. Polska para prezydencka będzie też gościć na tradycyjnym przyjęciu dla głów państw, które prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje przed rozpoczęciem obrad zgromadzenia. Podczas pobytu w Nowym Jorku polska para prezydencka weźmie udział w inauguracji wystawy o marszałku Józefie Piłsudskim i spotkaniu organizowanym przez konsulat generalny w Nowym Jorku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda oficjalnie otworzy też nowojorski oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Polska oficjalnie dołącza do grona krajów rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. Decyzja została ogłoszona rok temu, teraz wchodzi w życie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Polska to pierwszy rynek z Europy Środkowo-Wschodniej, który dołącza do grona państw rozwiniętych. Ważny krok postawiła już 7 lat temu. Nasz kraj trafił wtedy na listę obserwacyjną FTSE Russell. Od dziś jesteśmy w tej samej grupie co USA, Japonia czy Niemcy. O reklasyfikacji decydują otoczenie regulacji, norm i przepisów, w jakim porusza się biznes, infrastruktura czy jakość rynku kapitałowego. A na liście polskich spółek, które od dziś znajdują się w indeksie rynków rozwiniętych, jest 37 firm. Jedna w koszyku dużych spółek, 12 w koszyku spółek średnich, reszta w koszyku małych. A dziś w City na londyńskiej giełdzie przedstawiciele polskiej giełdy i biznesu będą uczestniczyli w ceremonii otwarcia jako goście specjalni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Polskim Radiu 24 dziś kolejna z cyklu debat przed wyborami samorządowymi. Po dziewiątej będziemy w Gdańsku, gdzie o fotel prezydenta miasta walczy 6 kandydatów. Debata organizowana jest wspólnie z Radiem Gdańsk. Dyskusję poprowadzą Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24 i Beata Gwoździewicz z Radia Gdańsk. I na koniec prognoza pogody. Dzień nie przyniesie poprawy pogody. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu na Pomorzu i nad morzem, także burze. W górach opady śniegu. Temperatura od 7 stopni w górach do 13 w głębi kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Wysoko w górach, w porywach do 120 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po piątej. Powtórka programu. Świat 24. 6:30 po godzinie 21:00 brytyjska bulwarówka The Sun ogłasza fiasko kolejnych negocjacji w sprawie Brexitu i tytułuje artykuł Brudne szczury Unii Europejskiej. O kim mowa?
Gazeta zamieszcza grafiki dwóch postaci stylizowanych na gangsterów, Emmanuela Macrona i tak, Donalda Tuska. I tak po kilku latach pracy jako tak zwanego prezydenta Europy, były polski premier, który jako jedyny we współczesnej historii porzucił urząd w trakcie kadencji dla pracy w międzynarodowej organizacji, został ukazany w milionowej prasie jako gangster. Warto było? Oj, nie wiem. Halo, Grzegorz Jankowski. I Grzegorz Adamczyk, dobry wieczór. Magazyn Świat 24 w polskim Radiu 24. O coraz twardszym Brexicie dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale zaczynamy od komentarzy na temat brawurowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Świat 24. Tym żyje świat. Washington Paul. Komentarz naszego pierwszego gościa, Jacka Sariusza-Wolskiego, eurodeputowanego niezrzeszonego w Parlamencie Europejskim już za chwilę, ale posłuchajmy komentarzy innych polskich polityków, które zebrał Michał Fabisiak. Więcej wspólnych ćwiczeń i szkoleń dla żołnierzy, użyczenie przez Stany Zjednoczone nowych technologii polskiemu wojsku, a także rozważenie możliwości zwiększenia obecności sił zbrojnych USA na terytorium Polski. To najważniejsze założenie deklaracji w dziedzinie obronności. Strony ustaliły też, że będą podejmować działania na rzecz wspólnego bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi głównie o projekty Nord Stream 2. W ocenie posła PiS Witolda Waszczykowskiego podpisane deklaracje pokazują, że Polska i USA w wielu sprawach mówią dziś jednym głosem. Obaj prezydenci mają jednakową wizję problemów, które tutaj nas dotyczą, naszej części Europy. Mają jednakową ocenę zagrożeń, charakteru zagrożeń, kierunku zagrożeń i również obaj prezydenci uważają, że tym zagrożeniem trzeba się przeciwstawić poprzez między innymi wzmocnienie obecności NATO i obecności amerykańskiej na flance wschodniej, szczególnie w Polsce. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w zakresie celów zarysowanych w deklaracji wchodzi m.in. stała baza wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Proces decyzyjny podejmowany w Stanach Zjednoczonych, wymagający decyzji też kongresu, myślę, że związany także z pewnym procesem przyjmowania ustawy budżetowej, poza tym muszą mieć pewne środki. Mówi się, że wiosna przyszłego roku to mogłyby być jakieś decyzje w tej sprawie, ale na razie trzeba rozmawiać w ramach Stanów Zjednoczonych, te konsultacje są prowadzone, my przedstawiamy nasze argumenty. Zadowolenia z podpisania wspomnianej deklaracji nie podziela opozycja. Adam Szłapka z Nowoczesnej uważa, że brakuje w niej konkretów. To jest deklaracja dobrych chęci. Tak to jest z deklaracjami. Nie zostały żadne konkretne umowy podpisane. Wynika to, sądzę, głównie z tego, że strona amerykańska doskonale wie, że politykę to się robi z Jarosławem Kaczyńskim, jeśli chodzi o Polskę obecnie, a z prezydentem Dudą to się robi zdjęcie. Polityk Nowoczesnej dodaje, że w trakcie wizyty polskiego prezydenta w USA zabrakło jeszcze kilku rzeczy. Myślę, że powagi ze strony Andrzeja Dudy, który jednak pokazuje, że my jesteśmy poważnym państwem, dużym europejskim państwem. Poziom uległości. Krytykują Dudę, Boże, daj powagi. Po drugie, nawet jest jak to, że oni. Prezydent nie zareagował w żaden sposób na to, jak go Andrzej, jak go Donald Trump wykorzystał w swoim uderzeniu w Unię Europejską, czyli także w Polskę. Pamiętajmy, wojna celna z Unią Europejską będzie wojną celną z Polską. My za to zapłacimy droższymi produktami. Jedyny sukces z punktu widzenia Polski powagi, to powagi, jest powagi. Polsko-amerykańskie. One były w gruncie rzeczy zamrożone. Wtedy nie mają wiary, że wiesz, wszystko wytykają. To znaczy, że ktoś jest nie tak. Kompromitował się podpisując dokument nie przy biurku amerykańskiego prezydenta, gdzie Donald Trump siedział, a Andrzej Duda stał. Obrazek ten obiegł media i stał się pożywką dla internautów. Sytuację tę inaczej interpretuje jednak minister Czaputowicz. No ja to oceniam jako taki bardzo wyraz takich przyjacielskich, nieformalnych kontaktów między prezydentami, którzy się poznali już w Warszawie. Nie każdy jest zaproszony, żeby rozmawiać przy biurku prezydenta. Zdaję sobie sprawę z różnych interpretacji tego zdjęcia. Nie było przewidziane w programie wizyty jakiejś innej formuły podpisu w osobnej sali. Ja uważam, że lepiej, że to nastąpiło w miejscu, gdzie prezydent Trump pracuje na co dzień. Jest to wskazanie na silniejsze i specjalne więzy z prezydentem polskim, niż gdyby to miało być zrobione w jakiejś odrębnej sali, prawda, co też się często zdarza. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Świat 24. I wiele komentarzy zebranych, komentarzy wśród polskich polityków zebranych do wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Przechodzimy do naszego gościa. Niezależny eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski jest w studio Polskiego Radia w Łodzi. Halo, halo. Witam, dobry wieczór. Dzień dobry, panie pośle.
No właśnie, jak to jest? Politycy opozycji podnoszą, że ta deklaracja polsko-amerykańska nie zawiera żadnych konkretów. Tak. Politycy obozu rządowego mówią, że przybliża nas to do amerykańskiej bazy w Polsce. Jak pan ocenia owoce tej wizyty? Ach, przeciwko Dudzie, przeciwko, ale nie panu. Przytaknął prezydent Duda, że nigdy dotąd stosunki polsko-amerykańskie nie były tak bliskie. I nagie fakty potwierdzają to, że nigdy dotąd Stany historycznie nie były tak zagrożone strategicznie w Polsce. Mam na myśli wojsko amerykańskie, które jest, a chcemy, żeby było na stałe. Także to jest postęp w kierunku baz stałych amerykańskich w Polsce. To nie jest finał. Ale ci, którzy mówią, że brak konkretów, no nie czytają uchwał kongresu, które mówią o tym, że dopiero na wiosnę mają być przygotowane studium konsekwencji możliwości scenariuszy takich baz. Polityka amerykańska żądnie się z tymi sprawami wojskie poruszać wolne rytmy i było podstawę, żeby oczekiwać, że dzisiaj, że w trakcie wizyty będzie konkret podpisany, natomiast wszystkie sygnały polityczne płynące z tej wizyty mówią o tym, że rzecz zmierza w dobrym z punktu widzenia Polski kierunku. Także bardzo dobra wizyta, czepianie się tego, czego nie było, już nie mówiąc o tych historiach, kto stoi, kto siedzi. Notabene ja widziałem zdjęcie stojącego obok prezydenta Stanów Zjednoczonych przy tymże biurku świętej pamięci świętego Jana Pawła II. Po prostu tak jest protokół amerykański. To jest czepialstwo, które nie jest warte w ogóle, żeby na nie reagować. No, panie pośle, tutaj jednak było podpisywanie umowy międzypaństwowej. To taki drobny szczegół, jeśli chodzi o stanie czy siedzenie przy tym biurku w gabinecie owalnym, ale zostawmy to. Ale niżej, tylko jedną rzecz powiem. W każdym miejscu, gdzie się jest, obowiązuje protokół gospodarza. I to było zgodne, jeżeli się cofnąć historycznie, co się dzieje w Białym Domu, jak są witani i co się gdzie podpisuje. To jest praktyka amerykańska i tutaj uczenie Amerykanów protokołu jest co najmniej niepoważne. Ale to Amerykanie zamieścili to zdjęcie, a nie Polacy. To tak na koniec. No ale dlaczego zdjęcie mieli nie zamieścili? A dlaczego nasi tego nie zamieścili? No coś jednak tutaj skrzyta. Ja czuję, że nie jest do końca tak, jak powinno. W ten sposób otoczenie prezydenta wystawiło go na strzał opozycji. Jana Pawła II, stojącego obok siedzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Jimmy Carterem, ja widziałem to zdjęcie, ale to nie jest akurat przy tym. Panie pośle, a w takim razie zmieniając trochę temat, jest tak, że Polacy zaoferowali, nasza strona zaoferowała wkład finansowy w budowę stałej bazy armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mówi się o 1,5 miliarda złotych bodajże, o ile dobrze pamiętam. Ja uważam osobiście, że jest to bardzo dobra propozycja, ale znów odwołam się do opozycji, to czytam komentarze również z dzisiaj, które mówią o tym, że te pieniądze nie zostaną w Polsce, zostaną wytransferowane za granicę, że Polacy na tym stracą i tak dalej, i tak dalej. Jaką cenę w takim razie, takie może przewrotne pytanie, ma bezpieczeństwo Polski? I czy jest warte te 2 miliardy? Nie ma ceny. Znaczy każdą cenę warto za to zapłacić i 2 miliardy, i 20 miliardów, ponieważ to decyduje o sprawach dla Polski egzystencjalnych, o jej bezpieczeństwie. Każdy, kto zaprasza do swojego domu gościa, przygotowuje pokój gościnny. I są tam sprzęty i wszystko to, co trzeba. Jeżeli Amerykanie zechcą stacjonować u nas, zainwestowanie w bazę w Polsce, w której będą na stałe nas bronili amerykańscy żołnierze, jest najlepszym interesem, jaki można zrobić, bardzo dobrym gestem. Amerykanie bazy swoje w Niemczech, Rammstein, dostali, czy wręcz sobie wzięli za darmo. Także to nie jest nic nowego, a narzekanie tutaj i marudzenie opozycji znowu jest niepoważne, bo w jakiej dziedzinie, ale w sprawie bezpieczeństwa nie powinno się gadać głupot i podważać fundamentalnego interesu bezpieczeństwa Polski. Jak przekonać amerykańskich żołnierzy i ich rodziny, czyli kilkanaście tysięcy ludzi, którzy na przykład mieszkają teraz w bazie Rammstein, gdzie jest pełna infrastruktura, gdzie jest troszeczkę jednak ciągle wyższy poziom życia, do przeniesienia się na przykład w jakieś lasy Suwalszczyzny? Pierwsze stanowisko Polski jest takie, że my nie jesteśmy zainteresowani, żeby bazy amerykańskie w Niemczech były przenoszone do Polski. To jest jakiś wymysł i nieporozumienie. No, jest to nową bazą. Nie.
Bardzo jedna z możliwości, jak rozumiem, wymienianych przez polskich polityków. Nie. Bardzo wyraźnie polska dyplomacja to powiedziała. To w tej debacie umknęło. My jesteśmy... Zamykanie baz amerykańskich w Niemczech nie jest w polskim interesie. W ogóle zmniejszanie obecności amerykańskiej w Europie, nawet jeżeli to nie jest w Polsce, nie jest w polskim interesie. Zwiększanie tak, a zwłaszcza w Polsce, jest w polskim interesie. Także to ma być, jeśli się stanie, a sądzę, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jesteśmy tego coraz bliżej, to te nowa baza będzie w Polsce i nam się opłaca przygotować warunki pobytu amerykańskich żołnierzy, ponieważ to oni i ich sprzęt będą razem z nami, gdyby, nie daj Boże, miało naszej ojczyźnie coś zagrozić, bronili Polski. Czyli musieliby im wybudować takie małe Niemcy tutaj, żeby im się opłacało tutaj przejść, żeby się czuli komfortowo i po to są te 2 miliardy. Jestem z Łódzkiego, tu jest wojskowe lotnictwo w Łasku, tu są migi, tu są gościnni Amerykanie, bardzo dobrze się czują, również na ulicy Piotrkowskiej. Także ja sądzę, że ale oni tam są rotacyjnie, prawda? Tam nie są na stałe w tej chwili. Rotacyjnie, tak, ale Amerykanie w Polsce się czują dobrze, a Polacy ich witają bardzo gościnnie. A tutaj mała polemika z redaktorem Adamczykiem. W takim razie wojsko amerykańskie, polskie, francuskie czy niemieckie nie jest od tego, żeby żyło wygodnie, jest od tego, żeby słuchało rozkazów i w razie potrzeby szło w bój. A panie Boże, tak zmieniając troszeczkę temat. Bardzo proszę o powtórzenie tego amerykańskim żołnierzom i im rodzinom, i ich rodzinom, żonom, dzieciom, które chodzą do szkół i tak dalej. To wszystko jest, panowie, bardzo ważne. Diabeł tkwi w szczegółach. Jest ważne, ale na końcu jest rozkaz, jest wykonanie tego rozkazu i jest pójście do boju. Ale jedno z drugim nie stoi w sprzeczności, to jest pozorna sprzeczność. Panie pośle, w takim razie załóżmy, że baza amerykańska jest już w Polsce. Co to zmienia w układzie sił w Europie i jak skuteczna ta baza jest w obronie przed potencjalnym agresorem? No, wiemy, z którego kierunku geograficznego. Artykuł 5 Traktatu NATO-owskiego mówi o tym, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich. I to jest papier. I my wierzymy w ten artykuł 5. Natomiast słusznie, że wierzymy? Słusznie, że wierzymy, natomiast jeszcze lepiej, jeżeli ta gwarancja będzie, że tak powiem, fizyczna. Atak na Polskę byłby wtedy atakiem na Amerykę. I ta pewność reakcji amerykańskiej wtedy rośnie do kwadratu, wypadkowo rośnie do biegów. Do sześcianu. Nie tak wiem. Gadają cały czas, tak, teoretycznie, że atak na Polskę. Tej pewności, przecież pamiętamy 1939 rok, mieliśmy gwarancje amerykańskie, przepraszam, francuskie, brytyjskie, wypowiedzieli wojnę, stali z karabinem u nogi, nie zaatakowali Niemiec. Także jest kwestia nie tego, czy ktoś wypowie wojnę, tylko czy natychmiast zacznie działać. Amerykańska obecność na polskiej ziemi wojskowa jest gwarancją tego, że Ameryka w razie, nie daj Boże, agresji na Polskę zacznie działać natychmiast, a działa po drugiej stronie potencjalnego agresora, nie będziemy go nazywali, działa w ten sposób, że się 100 razy zastanowi, czy to zrobić, wiedząc, że atak na Polskę to jest atak na Amerykę z wszystkimi tego konsekwencjami. Także to jest absolutnie jakościowy, nowy, inny poziom, gdyby tak było, tak było, gwarancji tak naszego bezpieczeństwa. Czy to jest baza, która powstanie tak było, tak na podstawie umowy bilateralnej polsko-amerykańskiej, czy to będzie baza NATO-wska? Bo tutaj chyba też jest pewne niedopowiedzenie. Na podstawie umowy bilateralnej z powiadomieniem ale bez prawa weta innych członków NATO, bo to będzie umowa bilateralna, tak jak są Amerykanie. Czyli poza NATO, czyli tutaj nie chodzi o artykuł 5. Tak naprawdę. Chodzi i nie chodzi, dlatego bo artykuł 5 mówi o tym, że kraje swoimi wszystkimi siłami, a nie tymi tylko, które są pod flagą NATO, zareagują w razie potrzeby. Także artykuł 5 pokrywa współdziałanie wojsk sojuszniczych, nie tylko tych, które są oddane do dyspozycji i nad którymi powiewa flaga NATO, tylko wszystkich. Także sprzeczność, wątpliwość jest pozorna. To panie pośle, w takim razie pytanie takie. Zgadzam się z panem, faktycznie, jeżeli ginie amerykański żołnierz lub armia amerykańska jest wplątana w konflikt tego rodzaju, musi odpowiedzieć z całą stanowczością. Dla Polski jest to faktycznie bardzo... I całą mocą. I dla Polski strategicznie jest to bardzo dobra decyzja. Natomiast pytanie z drugiej strony, to co Ameryka z tego ma, że ryzykuje wciągnięcie się w konflikt zbrojny? No, ma dużo i dobrze, dlatego, bo
bo alianse są trwałe i mocne wtedy, kiedy obie strony na nich korzystają. Nie miejsce, żeby wchodzić w analizę. Stany Zjednoczone są w fazie strategicznej konfrontacji z Rosją. Rosja im zagraża. To mówią dokumenty amerykańskich instancji rządowych. To jest wyraźnie powiedziane. W związku z czym wszystko, co służy byciu przygotowanym przez Amerykę do ewentualnej konfrontacji, znowu, nie daj Boże, pamiętamy zasadę chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny, również służy Stanom Zjednoczonym. W związku z czym ich obecność w Polsce również służy bezpieczeństwu amerykańskiemu i zbieżność tych dwóch interesów bezpieczeństwa, polskiego, który przed chwilą, i amerykańskiego, co w tej chwili starałem się wyjaśnić, spowoduje, że to jest bardzo trwała więź, ponieważ ona służy i jednej stronie, i drugiej. Wróćmy jeszcze na sekundę do ustaleń szczytu w Waszyngtonie. Polska dyplomacja, takie były przecieki, przynajmniej prasowe, od pewnego czasu wywierała presję na Amerykanów, aby zablokowali budowę Nord Stream 2. Oczekiwaliśmy jakiejś deklaracji w tej sprawie i nic takiego nie nastąpiło. Sankcji też nie ma. Sankcji nie ma, tak. Nie. Amerykanie, jak ja obserwuję ich w tej materii, a ja się Nord Streamem zajmuję od, nie wiem, 5-7 lat, jeszcze nikt w Polsce na ten temat nic nie mówił, bo próbowaliśmy to blokować na poziomie Parlamentu Europejskiego, czy przeszkadzać, może tak. Jednoznacznie krytykuje i mówi tak wyraźnie, jak tylko można, że jest to zagrożenie strategiczne dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, amerykańsko-europejskiego, dla Europy Środkowo-Wschodniej i tak dalej. Wszystkie polskie tezy w zasadzie można wyczytać w dokumentach i stanowiskach amerykańskich. Pytanie, czy zastosują sankcje. Jest instrument możliwy do zainteresowania, przegłosowany przez Kongres w dyspozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych i chcielibyśmy, żeby go zastosowali. Natomiast to jest tak jak z mieczem Damoklesa. Coś, co wisi i może spaść, ale nie wiadomo, czy spadnie, też jest czynnikiem odstraszania. Lepiej, żeby zastosowali. Ja nie wiem dzisiaj, czy oni zastosują, czy nie. Inne sankcje chwilę temu wobec rosyjskich podmiotów zastosowali Amerykanie. Nie te bezpośrednio godzące w Nord Stream. To jest decyzja sprzed 3 dni. Ale pośrednio utrudniające sprawę Nord Streamu. Są miarą tej determinacji. Natomiast to sprzeciwiają się temu europejscy sojusznicy, głównie Niemcy, ale Francja. Przypomnijmy sobie, że zwolennikami Nord Streamu jest Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Francja, ponieważ ich wielkie firmy są udziałowcami tego projektu, wbrew stanowisku Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, 1/3 co najmniej krajów Unii Europejskiej i tak dalej. No, długo na ten temat można mówić. To jest wbrew wszystkiej całej logice europejskiej współpracy i integracji. Natomiast przeszkadza Amerykanom w takim doprowadzeniu do ostatecznej konfrontacji właśnie opór niemiecki. I z Francją i innymi również w tle. To jest, co czujemy na własnej skórze w Brukseli, kiedy na przykład dyrektywa gazowa jest zablokowana właśnie przez te kraje. Także możemy oczekiwać, czy spodziewać się, a takie rozmowy prowadził prezydent Duda w Ameryce, żeby ich zachęcić do stosowania sankcji. Natomiast musimy też brać pod uwagę to, że Amerykanie kalkulują, jak daleko mogą pójść w tej wojnie nie z Unią Europejską, to jest błąd, z zachodnioeuropejską częścią Unii Europejskiej, która mieni się być całą Unią Europejską i kompletnie pomija i lekceważy interesy bezpieczeństwa, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Par diabli ekonomię, chociaż ona rzeczywiście jest bardzo ważna, ale tu chodzi wprost o bezpieczeństwo, o to, żeby Bałtyk nie stał się jeziorem rosyjskim, na którym będą swobodnie działały siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i na który nie będą mogły wpływać ani marynarka,
naszych sojuszników, ani być może tankowce do Świnoujścia. A jak tak daleko, przepraszam, właśnie jeżeli jesteśmy przy Świnoujściu, jak daleko mogą pójść Amerykanie w poparciu dla inicjatywy Trójmorza, gdzie jednym z głównych elementów, przynajmniej jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jest projekt budowy nitki gazociągu ze Świnoujścia, z terminalu LNG do chorwackiej wyspy Krk. Jestem wielkim zwolennikiem tego projektu. Uważam, że to jest znakomita i obliczony na zysk. W takiej perspektywie wieloletniej inicjatywa dyplomatyczna Polski razem z Chorwacją, ale w tej chwili jest 12 państw. Muszę powiedzieć, że ta inicjatywa przybiera konkretny wymiar dużo szybciej i bardziej niż ja się spodziewałem. Znaczy idzie lepiej niż trzeba się spodziewać. Szczyt w Bukareszcie był sukcesem. Coś, co w ogóle nie muszę sobie tego wyobrazić. Niemcy pukają i pytają, czy mogą jako obserwatorzy przyjechać. Poprzednio był Trump, a teraz wysłał swoich wysokich przedstawicieli. Ale jednocześnie nasz główny sojusznik... Testowanie tej inicjatywy i w tej chwili jak gdyby ona już znalazła swoje miejsce. Staje się w jakimś sensie podmiotowa. Inni są tym zainteresowani, a jak ruszą te wszystkie dźwignie i mechanizmy gospodarcze na rzecz tego pionowego spięcia w Europie Środkowo-Wschodniej między trzema morzami, infrastrukturą energetyczną, transportową i wszelką inną, to sądzę wtedy, że wtedy jeszcze bardziej ta inicjatywa trójmorska zyska poparcie i zainteresowanie. Panie proszę, zbliżamy się do końca i przyciągnie. Szukam słabego punktu. Jednocześnie nasz główny sojusznik V4 i w Trójmorzu też Węgry są nieobecne na tym spotkaniu. Premier Orban jest u Putina na Kremlu, a prezydentowi Węgier w drodze na to spotkanie psuje się samolot. Jak to rozumieć? No, różne samoloty się przydały. Węgry były, miały i są członkiem. Węgry prowadzą taką wielowektorową, nazwijmy to delikatnie, politykę zagraniczną, z którą się... Kontrolny nie może być. Mam na myśli kierunek wschodni. Nie zgadzam się, ale rozumiem. Ale za mało czasu, żeby to tłumaczyć. I dlatego, panie pośle, przepraszam panu serdecznie, bo musimy niestety kończyć. Dziękujemy panu za udział w audycji. Jacek Sariusz-Wolski, niezależny eurodeputowany. Dziękujemy serdecznie. Świat 24. Słuchajcie państwo magazynu międzynarodowego Świat 24, Grzegorz Adamczyk, Grzegorz Jankowski. Witamy państwa serdecznie po przerwie, a teraz naszym gościem będzie pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tak jest, dokładnie. Dobry wieczór, witam panów. Panie pośle, pytanie zadane przez Grzegorza Adamczyka do Jacka Sariusza-Wolskiego. Jacek Sariusz-Wolski już miał mało czasu na odpowiedź. No właśnie, budujemy Trójmorze, budujemy grupę państw między trzema morzami, Adriatykiem, Morzem Czarnym oraz Bałtykiem. No i Węgry. Miał na Trójmorze, przy naszczy Trójmorze przylecieć Viktor Orban. Samolot się zepsuł, zaraz potem poleciał. Viktor Orban poleciał do Putina, a w tym czasie premier Węgier miał przylecieć na szczyt do Bukaresztu, ale zepsuł mu się Orban. Jak w tym wszystkim, w tym projekcie Trójmorza widzimy Węgry? No, ja myślę, że pytanie jest odwrotne. Jak się Węgry widzą, no na razie są członkiem tej inicjatywy. Myślę, że... Czy to jest słaby punkt Trójmorza? Najsłabsze ogniwo? No, nie, no ja myślę, że akurat ten tydzień pewnie był też wyjątkowy. Wszyscy wiemy, co się stało poprzednio we Strasburgu i dlaczego w związku z tym premier Orban pojechał do Władimira Putina. No, nie po raz pierwszy, tak? No, taki rodzaj zemsty za uruchomienie artykułu 4, tak? Nie, szukania prawdopodobnie, czy pokazywania, można nie powiedział, nie szukania sojuszników, tylko pokazania, prawda, że są jeszcze możliwości innych rozmów. Tak bym to, zresztą skądinąd, no przecież Angela Merkel też się niedawno spotkała z Władimirem Putinem, Władimir Putin odwiedzał też Paryż i tak dalej. No, ma Węgry mają jakieś
Ulega, Austriacy mają swoje kłopoty w Brukseli, my też mamy swoje kłopoty w Brukseli, ale jakoś ten Orban potrafi grać na kilku fortepianach, a tutaj pojedzie do Putina, a tutaj spotka się z Salvini, prowadzi tę politykę tak szeroko. Jesteśmy pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Siły konserwatywne w całej Europie mają nadzieję, że ten podział sił w parlamencie się zmieni, a tutaj wydaje się, że PiS trochę na tej arenie europejskiej jest taki zachowawczy. To do Putina to nie możemy pojechać, jak wiadomo, z różnych powodów. Są pewne powody zasadnicze. Kornel Morawiecki twierdzi, że powinniśmy. Tak twierdzi. No wiadomo, są powody, dla których tego nie możemy. Być może gdyby w Rosji nastąpiły jakieś zmiany. A jak tu politykę prowadzić po Smoleńsku? No więc nie, dopóki, wiemy, była niedawno grupa prokuratorów, dopóki ta sprawa nie jest załatwiona, to rzeczywiście Polska na tym, na tle innych krajów naszego regionu, a też na tle może całej prawicy europejskiej, gdzie rzeczywiście te kontakty są silne, nam przeszkadzają tego rodzaju kontakty, a co więcej oczywiście nasze poczucie zagrożenia bezpieczeństwa tutaj akurat łączy nas to raczej z państwami bałtyckimi niż powiedzmy z Węgrami. Ale jeszcze wracając do tego Trójmorza, ja przypomnę tylko, że to jest przecież tak, że polityka europejska jest bardzo skomplikowaną rzeczą, dlatego że są bardzo różne wrażliwości, bardzo różne interesy. I to, że w ogóle to Trójmorze jest inicjatywą, zwłaszcza po tym, jak prezydent Trump uczestniczył w posiedzeniu, w ogóle jest inicjatywą, która została zauważona przez Niemcy. Niemcy chcą się do tego przyłączyć. Za chwilę są komentarze w prasie europejskiej, więc to jest wielki sukces, który polega na tym, że usiłuje, że mimo różnic politycznych, które przecież występują także w Grupie Wyszehradzkiej, potrafimy budować pewną wspólnotę interesów między Węgrami, na przykład i Rumunią, jak wiemy, za bardzo się układają relacje w pewnych dziedzinach, między Słowacją a Węgrami również, więc... mniejszość węgierską. Dobrze, panie profesorze, w takim razie zna pan doskonale politykę niemiecką, zresztą tydzień temu prezydent Duda podpisał porozumienie o współpracy z prezydentem Trumpem. Co to znaczy dla Niemiec? Jak oni to odbierają? Ja myślę, że te dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony to, o czym panowie też rozmawiali z Seriuszem Wolskim, mianowicie wizyta pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, kwestie transatlantyckie, zmieniające się gwałtownie teraz relacje niektórych krajów ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta nowa polityka handlowa, którą prowadzi prezydent, dotyka przede wszystkim Niemców. Uderza w nich. No a poza tym jest, jak pan redaktor zapewne wie, jak się robi badania opinii publicznej, to znacznie większa część Niemców uważa, że to Donald Trump jest zagrożeniem dla pokoju światowego, a nie Władimir Putin. Zawsze były w Europie, części Europy Zachodniej, tendencje antyamerykańskie. Dzisiaj one są mocniejsze. Co więcej, mogą się przebrać w ten antytrumpizm i ma to, ja myślę, ogromne i trwałe konsekwencje. Więc z drugiej strony inicjatywa, którą prezydent Trump popiera, w którym Amerykanie są jakoś obecni, a przecież jeszcze w grę wchodzi cała polityka energetyczna. Panowie oczywiście wspominali, fakt, że w deklaracji polsko-amerykańskiej jest w sposób jasny i dobitny potępiony główny projekt energetyczny, jeden z głównych projektów energetycznych Niemiec i Rosji, czyli Nord Stream 2, jest znaczącym faktem politycznym. Więc... politycznym, bo budowa tego gazociągu tak naprawdę się zaczęła już na początku września. Ta rura już idzie pod Bałtykiem. To są słowa. One mają pewne znaczenie. Słowa, jak pan wie, w polityce mają znaczenie, a poza tym koszty polityczne tej rury będą rosły. I myślę, że ja nie powiedział, że sprawa już jest przesądzona. Jest bardzo silne lobby w Niemczech, które za tym optuje. Są siły, które są chwiejne. I myślę, że Niemcy...
Może oni już przyjechali? Może już... Wiesz... Może... Nie wiem, przyjechali. To jest alarm pogodowy. Tylko Polska. To wam chodzi o Europę. To znaczy o Europę, o wzmocnienie pewnych tendencji w Europie, no, które są zgodnie z naszym wyobrażeniem o wartościach europejskich, z naszym wyobrażeniem, jak powinny wyglądać instytucje europejskie i tak dalej. Mamy taką zdolność propagandową jako kraj? Myślę, że mamy, tylko jej sami nie doceniamy. To znaczy mówię teraz o swoim obozie politycznym, dlatego że na wszystkich konferencjach, które organizujemy, a są jeszcze różne inne inicjatywy, na przykład Europa Karpat, cykl znakomitych konferencji od lat organizowany przez marszałka Kuchcińskiego. Jeżeli panowie zwrócą uwagę w ogóle na działalność Sejmu w polityce zagranicznej, ale powiem, no co ona jest mało nagłaśniana, tak naprawdę. Co my w skromnym zakresie robimy, budując jakoś takie podstawy właśnie społeczne, intelektualne, powiedzmy, polityki zagranicznej. Na przykład no, każdy w zasadzie Kongres Polska wielki projekt kończy się tym, że nasi koledzy zagraniczni w kuluarach mówią, no wyjdźcie z tym. Który z polskich polityków jest postrzegany właśnie w Brukseli jako twarz polskiej polityki zagranicznej? To wyjdźmy z tym. Trudno powiedzieć, no, jeżeli chodzi o rozmowy techniczne, prowadzi oczywiście minister Konrad Szymański. No, ale jak mówimy Węgry, widzimy Orbana, mówimy Stany, no, widzimy Trumpa. Aktywny jest pan premier, premier Mateusz Morawiecki, jest tylko od niedawna premierem. No, wydaje mi się, że rzeczywiście no, powinniśmy... Moim na przykład marzeniem byłoby, no nie wiem, czy dałbym się kogokolwiek przekonać do tego, że rzeczywiście powinniśmy zorganizować gdzieś na początku roku duży kongres prawicy europejskiej w Warszawie. No właśnie, panie profesorze, do tych zdolności propagandowych chciałbym jeszcze nawiązać. Kiedyś rozmawiałem z bardzo wpływowym politykiem i mówi tak, słuchaj, Niemcy robią to w ten sposób, że poprzez różnego rodzaju fundacje, stypendia, ułatwienia, wyjazdy i tak dalej, w cudzysłowie oczywiście, kupują elity różnych krajów. Przekonują do swoich racji, do swoich argumentów, potem ci ludzie zostają wpływowymi politykami, na przykład ministrami i tak dalej, no i bliżej im zawsze jest do Niemiec niż na przykład do krajów sąsiednich, takich jak Polska czy Węgry. Czy Polska w ogóle prowadzi tego rodzaju politykę przez swoją fundację, takiego miękkiego pokazywania soft power, kupowania, w cudzysłowie znowuż to użyję, elit zagranicznych zachodnich? Prowadzi w wystarczającym stopniu, prowadzi bardziej, jeżeli chodzi o Polska nie może być Judaszowa. Tu jakoś jesteśmy... Tego się nie kupuje. Większe środki, nasze środki są bardziej znaczące. Natomiast uważam, że prowadzimy to zbyt... Państwo zobaczą, jak Brzydzisko gada, że to trzeba mieć większe środki, że od razu daje do zrozumienia, że Polskę nie stać, ale on zapomniał, że tak nie powinno się mówić, bo pewnych rzeczy się nie kupuje, prawda? Na przykład mówi się o miłości, to się mówi o miłości. Też przyjaciół Polski w różnych krajach. Że nie kupisz, prawda? Miłości za pieniądze. Pewnych rzeczy nie kupisz. On tego nie mówi tutaj, bo to Żydzisko, zobacz. On mówi, że Polskę nie stać, albo mówi ta firma Prizę, że Polacy nie znają się na bankowości, wiesz. On nawet nie wyczuwa tego, nie wyczuwa, że pewnych rzeczy się nie wykupuje. Nie kupuje się, no. Nie wypada mówić tak w ten sposób. A on mówi, że Polskę nie stać, Polacy... Wstyd! To jest wstyd, wiesz, żeby takie coś tu w radiu było. Ja ci mówiłam, że reklama, że zarabiają
co 5 minut na reklamie, to ich zdradza, że to jest podejrzana stacja. Oni mówią, wiesz, no niektórzy mówią, że to jest pisowska, niektórzy nie wiadomo jaka. Dlatego, że nie wiadomo jaka, to dlatego podejrzana stacja. No. Nie wiadomo jaka. Jeden przypadek wyroku, który... Że Polskę nie jest, tak? Na ludzi, żeby przekupywać, przyciągać tym... Wtedy się okazuje, odpowiedź jest zawsze jedna, że oni się boją o przyszłość, co będzie za 5 lat, za 10 lat. Czemu premierowi nie udało się dogadać z Junckerem w takim razie, który podobno... Nie dogadać się, czyli czemu nie udało się opłacić, to chyba o to chodzi, bo w kontekście sytuacyjnym tej rozmowy... Mówi się o kompromisu, rzeczywiście o tym właśnie. No, trzeba by było spytać negocjatorów. Czemu nie starczyło mu tych pieniążków, żeby przekupić? Jest tak, że komisja czemu? W osobie no czemu? Oczywiście, gdy nadaje nasze radio. Przecież, ale że w ogóle to TVN Euro Conchita Barbie Baby Lani. Temat jednak postanowiła być twarda. A i to dlatego... Że to jest wygodne oczywiście dla... Wygodne to jest. Toczy się jakaś batalia Europy. No, wygodne. No, komisja niewątpliwie nie jest po naszej stronie w tej batalii. Komisja jest wyrazem establishmentu, który się chwili. Pewnie wie, rząd niemiecki znowu się chwili. Także wszystkie krajach na jest. Że wygodne to jest. Wszystko się chwieje, warto by to ogarnąć. Kilka minut temu powiedział duży kongres europejskiej prawicy w Warszawie na początku przyszłego roku, czyli na 5 miesięcy przed wyborami. To jest pomysł, że to jest moje marzenie. Rozwijmy to marzenie. To jest może moje marzenie. Rozwijmy, kto w takim kongresie będzie wziąć udział, w które partie europejskie. Nawet... Nie mówię o partiach europejskich, mówię też o zapleczu intelektualnym, intelektualistów. No mamy wpisy, różne czasy gazety prawicowe, mamy książki niezwykle interesujące. CDU z Niemiec? Francji. Myślę, że powinniśmy zapraszać szeroko politycznie. To kto jest AFD? No, widzi pan, tu zaczyna się wielki problem. Jak zaprosimy AFD, to nie będzie CDU. Ja myślę, że jasne jest z naszego punktu widzenia, my na takim kongresie, bo to powinno być wstępne, powinniśmy oczywiście zakreślić pewne ramy. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy współpracowali bardzo szeroko w Europie z ugrupowaniami prawicowymi i nie bał się tych kontaktów. Natomiast oczywiście jest pewna czerwona linia. Tą czerwoną linią jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszego regionu. Czyli jeżeli stosunek do Rosji? To jest, no właśnie, mówi o tym, stosunek do Rosji. Następnie wiadomo, że to nie oznacza, że my potępiamy wszelkie... No, musimy... To jest tak samo jak w przypadku tych innych inicjatyw. My musimy szanować różnice, tak? Musimy szanować też... decyzje polityczne, no, ale muszą być pewne parametry wyznaczone. Tak samo jak oczywiście skrajny antyamerykanizm nie wchodzi z naszego punktu widzenia. To Orban spełnia te kryteria na przykład? Myślę, że spełnia, dlatego że nie zagraża jego polityka, nie zagraża naszemu niebezpieczeństwu. Myślę, że bezpieczeństwo, gdyby zagrażała, no to prawdopodobnie nie. Myślę, że spełnia. Pewnych rzeczy się nie kupuje. Natomiast ja myślę, że... Że Polaków nie jest stać. Tak naprawdę na panów odpowiedzi, jak to było szeroko, to można tylko sprawdzić w praktyce. Tylko się nie da powiedzieć wprost. Tylko, że jeden z kolegów francuskich, który był podejrzewany o takie właśnie skłonności do reżimu rosyjskiego, do reżimu Putina. Pogoda to jest. Moje pewnie rozmowy. No dlaczego oni tak patrzą? Jaka pogoda? Jest takie poczucie, że prezydent Putin mógłby być jaka konserwatywny wartości chrześcijańskiej w Europie. No powiedział, no ale oni z nami rozmawiają, a Warszawa milczy. Ale my... Jaka pogoda? Ja szpilę w swój obóz polityczny. Nie, dlaczego? Zgłaszam pewne propozycje. Jaka pogoda to jest? Warszawa milczy. Czy w takim razie nasza dyplomacja jest mało aktywna? Pogoda.
Panie redaktorze, ja nie mówię o dyplomacji. Ja nie mówię o tym, co robi minister. Pan mówi o handlu. Mówi o handlu. Wydzisko jest. O handlu mówi. Jak go to zdradza. Czy spojrzy od Europy, który się toczy i nasz głos, który jest oczywiście... On nie rozumie, że go to zdradza. Rządzącego, również bardzo szerokiego pojmowanego, którym powinien być bardzo ważnym głosem dotyczącym, no właśnie, tej przyszłości Europy. W związku z tym oczywiście wymaga to pewnej aktywności, czy aktywnej rozmowy z innymi podobnymi ludźmi o podobnych poglądach w innych krajach, ale oczywiście działających w innym kontekście, w innej kulturze politycznej i tak dalej, oczywiście mających w związku z tym inną wrażliwość. Na koniec wróćmy do Niemiec. Kilka mocnych sygnałów od szefa dyplomacji Heiko Maasa na temat pewnych bardzo ambicji już uprawiania samodzielnej polityki bez parasola amerykańskiego. Czy Niemcy mentalnie są już gotowe, aby prowadzić absolutnie niezależną, samodzielną politykę i jakie mogą być tego konsekwencje? To są moim zdaniem na razie próby, tak samo jak taka dosyć znany artykuł Christiana Hacke o tym, czy na przykład Niemcy powinny mieć broń nuklearną. Ale jeżeli ja pamiętam czasy, w którym na murach miast niemieckich, to były lata 90. widniały napisy wszyscy żołnierze mordercy. Więc od skrajnego pacyfizmu i takiego odrzucenia. Czy to się zmienia? Zmienia się na naszych oczach. Wszyscy mówią o tym, że Europa musi być suwerenna, w związku z tym musi być suwerenna również militarnie. Unia Europejska chce w następnym budżecie przeznaczyć 13 miliardów na wspieranie kooperacji przemysłu i w związku z tym Niemcy również, mówiąc oczywiście, że będą realizowały interesy europejskie w ramach Unii Europejskiej, również przygotowują w zasadzie swoje społeczeństwo na akceptację zbrojeń. Drodzy Państwo, kończymy już powoli magazyn międzynarodowy Świat 24. W drugiej części naszej audycji gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Życzymy Państwu miłego wieczoru, chociaż on już kończy się już powoli. Właściwie dobrej nocy, a w dobrej tym składzie, nocy. Czyli Grzegorz Adamczyk, dziękuję bardzo. Grzegorz Jankowski, również dziękuję serdecznie. Spotkamy się za tydzień. Bardzo dziękujemy Panie dziękuję profesor. Bardzo. Dobranoc. Świat 24. Jest. Powtórka programu. Naszym gościem jest Ryszard Gromadzki. Dobra. Telewizji Republika. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Panie redaktorze, zacznijmy może od takiego pytania ogólnego. Czy to nie za późno? Jedno oficjalny początek kampanii, bo do wyborów pozostał miesiąc, a Kukiz 15 właściwie dopiero dziś oficjalnie rozpoczyna późno za początek. Pamiętaj, może przysłowie, że lepiej późno niż wcale. Na Kukiz 15 te wybory samorządowe to walka o przetrwanie. Zwróć uwagę na sondaże, które sytuują ugrupowanie Pawła Kukiza w okolicach progu wyborczego. Częściej minimalnie ponad nim zanalizują się też badania, z których wynika, że Kukiz 15 nie znajdzie się w przyszłym parlamencie, więc te wybory samorządowe, które się zbliżają, wszystkim ten pierwszy, one to już za 4 tygodnie, to wielki test dla propozycji programowej partii Pawła Kukiza. Propozycji, która jest czymś w rodzaju próbą budowy trzeciej drogi, czyli próbą znalezienia polityki ekonomicznej, też duopolem. Zwróćmy uwagę, że od wyborów parlamentarnych 2015 roku nie można powiedzieć, żeby program, gdzie jest bardzo wiele skądinąd słusznych wątków, pod którymi myślę podpisują się zwolennicy nie tylko Kukiz 15, ale również ci Polacy, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, być może również na Platformę Obywatelską. Ciężko się udaje, przebija się ten program do świadomości Polaków. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy mogli powiedzieć po 3 latach od wyboru parlamentarnych, że Kukiz 15 gwałtował swoją pozycję polityczną, że to partia, która jest niesiona, że tak powiem, poparciem społecznym. Tego nie ma, to wynika również z faktu wewnętrznych konfliktów, niesnasek w pewnym ugrupowaniu Kukiza. Wynika pewnie też z tego, że
ta partia nie ma struktur terenowych, struktur, które pozwalałyby jej rywalizować z tym duchem, o którym wspomniałem. Stąd te wybory samorządowe dla partii Pawła Kukiza to raz kwestia przetrwania, kwestia również zbudowania jakiegoś zaczynu zalążnych tych struktur, których Kukizowi bardzo brakuje. Wśród działaczy, którzy pojawili się dziś na konwencji, byli tylko nie tylko sympatycy Kukiz 15, ale także prawicy Marka Jurka. Działacze mówią, że ta konwencja miała pokazać taką centroprawicową alternatywę dla PiSu. Czy według pana na taką alternatywę jest, będzie zapotrzebowanie wśród wyborców? Nie będzie, nie będzie.